Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon XD Gale of Darkness. Zostawiliśmy grę właśnie w tym oto zaznaczonym miejscu, czyli na Cave w Pokespocie. W dzisiejszym odcinku dalej będziemy oczywiście zwiedzali Real Game Tower i sprawdzali jej kolejne możliwe wyzwania, ale zanim to zrobimy, najpierw umieścimy parę zakąsek na Pokespotach. Tak, po raz kolejny odwiedzamy pustynny Pokespot. Tu damy dwie zakąski, ze względu na to, że po prostu no na tego Pokespota mogę tak nie wpaść za bardzo. Czy no trzeba po prostu mieć taką jakby rezerwę po prostu, że jak pójdę na pierwszego Pokespota, to żeby na drugim zawsze jakaś tam zakąska była. Czyli pobawimy się trochę jeszcze w dzikie Pokémony. No cóż, mieliśmy iść do Pyrite, tam może być jakaś kryzysowa sytuacja, ale nie przejmujemy się tym zbytnio. Dobra, i jeszcze może odwiedzę Agate Village, ze względu, że tam możemy kupić nasz, znaczy no, dodatkowe Pokébole. Czyli na szybkości jeszcze troszeczkę pochodzę, pobawię się. No bo kurczę, te dodatkowe pokebole się nam przydadzą, no jakby jakieś ciekawe wipe się pojawiły. No spróbujmy to raczej wszystkie, no po prostu przydaje się w Purify Chamber. Co? Kurczę, nie poczytałem. Coś o Egunie mówił. Oj, pojawiły się Great Bole, proszę bardzo. Czyli być może Egun sprawi, że oj, pojawiły się też pokesnaki. Wow. Dobra, ja chciałem zwykłe pokebole kupić. Premier Ball gratis, dzięki. Kurczę, szkoda, że nie poczytałem, o czym mówił Ego, no ale pewnie chodziło o to, że coś tam sprowadził, może jakieś dodatkowe przedmioty, no kurczę, on mi teraz już tego nie powie. A szkoda, szkoda, szkoda. No cóż, pominąłem kawał dobrego tekstu. Aj. Zaleciałbym jeszcze po jagódkę, ale kurczę, no szkoda czasu. Zaraz mi tam jakieś wildy się pojawią, ja chcę jeszcze w Real Game Tower się pobawić. Bo mamy jeszcze Battle CD, z których możemy skorzystać w Battle Sim. No jeszcze pokażę wam może Arona, jak gdzieś kompa znajdę. Chociaż nie, tam kompa nie będzie, to musiał zjechać do centrum Pokémon tutaj. Kurczę, jak nie zapomnę, to pokażę wam go w następnym jeszcze filmie. Albo w tym, jak jeszcze zostanie trochę czasu. Dobra, w każdym razie lecimy do głównej części Real Game Tower. Po raz kolejny. Czyli tak, no dwie minuty, jak z bicza strzelił, minęły. Ale tak, zajęliśmy się takimi pobocznymi rzeczami. Dobra, tu w każdym razie będziemy mogli korzystać z Banksy. Tu mam taką właśnie kapsułę, w której będziemy mogli wejść. Tu jest pani, która tym wszystkim zarządza, a tu jest pani na recepcji. I będziemy mogli skorzystać właśnie z Battle CDs, które mamy. Witamy! Battle Sim, możesz użyć Battle CDs. Niestety, te złodzieje ukradli nam bardzo dużo płyt, więc mamy bardzo ograniczony wybór. O nie, nie złodzieje. Po prostu jacyś dwaj przyszli i wykupili wszystkie płyty, okej. Okay. I mało co zostało. Ale jeśli masz jakieś płyty, to możesz ich śmiało użyć, tak. Daj mi znać, jeśli będziesz chciał jakieś użyć, więc tak. Chciałbym użyć jednej z naszej płyty. No i na czym te płyty polegają? Tutaj mamy różne płyty, różne poziomy trudności, różne nazwy i mamy tutaj przewidzieć, co robi nasz przeciwnik i tak dalej. Więc na początek wykorzystamy wszystkie nasze trzy płyty. Później, jak będziemy mieć czas, to dokupimy pozostałe, jakie tutaj przynajmniej mają w tym, bo musimy je kupić. One kosztują tysiaka. Czyli no trochę drogie. Czyli tak, zajmijmy się najpierw pierwszą płytką. Możemy od razu zacząć walkę lub na przykład zobaczyć, co się na płycie dzieje. Czyli tak, do dyspozycji tutaj mamy dwa Pokémony i mamy dwie tury, żeby wygrać. Do dyspozycji mamy Pidgeotta. Jest to Pokémon normalny latający i zna ruchy tak jak Double Edge, Gust, Agility oraz Fitter Dance. No i będziemy walczyli przeciwko Tropiusowi, który zna tylko Fly. W sumie może powiem o tych ruchach. Double Edge jest to ruch fizyczny o bardzo dużej sile, który no, zabiera HP po uderzeniu też i naszemu Pokémonowi, taki jakby bardzo mocny tackle. Gust to z kolei tak jakby takim tornadem, wiatrem, Agility to mocno wzmacnia szybkość, a Fitter Dance mocno obniża atak przeciwnikowi. Z kolei Fly jest to ruch właśnie typu latającego, który w pierwszej turze Pokémon się wzlatuje w górę i praktycznie nie możemy mu nic zrobić, a w drugiej turze uderza. No, teoretycznie nie możemy mu nic zrobić, chociaż są dwa ataki, o których wiem, że mogą coś zrobić. Właśnie tym jednym z tych ataków jest właśnie Gust, który zna nasz Pidgeot. I tę właśnie wiedzę należy tutaj wykorzystać. Drugim atakiem jest Thunder. Dobra, ja chcę po prostu skorzystać z pierwszej płyty, pokażę wam, jak to działa. Więc tak. Załadujemy płytę numer 1, więc wchodzimy do kapsuły tutaj i zaczynamy walkę. Flying Forces Flying! Teraz będzie taka fajna animacja. Pojawiamy się na wirtualnym polu.
podobną animację mieliśmy też okazję zobaczyć na starcie gry. I taka sama animacja dokładnie też pojawiała się w Pokémon Colosseum, kiedy walczyliśmy z trenerami z Eckard. Ale dobra, toczymy teraz walkę z wirtualnym trenerem na określonych zasadach, określonymi Pokémonami. I on wysłał do walki Tropiusa. Tropius jest to Pokémon latający... trawiasto latający. No i tutaj tą walkę musimy rozegrać w określony sposób. Tylko jeden sposób jest tu trafny. Musimy użyć najpierw Double Edge'a. Dlaczego? Bo ten atak ma naprawdę dużą siłę i mamy stabowany też, czyli... To jest zależne od typu, czyli dodatkowo 50% ataku jeszcze trafił nam przecios krytyczny. Tutaj też może, to nie jest zależne od niczego w tej grze tak szczególnie. Dobra, i teraz kiedy Tropius wzleci w górę, musimy na nim użyć Gust. Bo tylko ten atak na nim zadziała. Więc tu po prostu musimy wykorzystać wiedzę i swego rodzaju umiejętności, żeby pokonać tutejszych trenerów. I widzicie, pokonaliśmy Tropiusa w dwie tury. Czyli szybko i bezboleśnie przeszliśmy pierwszą, najłatwiejszą w sumie, płytę. Tak jest. No dobra. Więc tak oto się kończy pierwszy Battle Team. No cóż, może jakoś zbyt ciekawie nie było, ale niektórzy... Na początku się trochę głowiłem, jak to rozegrać. Najpierw użyłem gaz, później jeszcze raz gaz, kurczę, nie wykończyło. No to później zacząłem stosować Double Edge Gust, o kurczę, działa. Tak, więc za ukończenie płytki dostajemy, po raz pierwszy oczywiście, nagrodę w postaci Super Potiona. Dobre i to. Też możemy dostać masę innych nagród, więc zobaczmy, co dostaniemy. Na przykład za przejście płyty z numerem 7. A jak przejść płytę z numerem 7? No to zaraz zobaczymy. Mamy Machampa na poziomie 20, kontra Aggron na levelu 50. No nie ma co, uczciwa walka, mimo że chociaż nasz Pokémon jest bardzo dobry na właśnie Aggrona. I znamy Brick Break, który znamy Earthquake, jest to silny atak trzęsienia ziemi, Foresight, jest to atak identyfikujący Pokémona. Ciekawy ten atak na przykład, bo ataki na przykład walczące i normalnie działają na Pokémona w duchach. Użyjemy Foresight, one działają już wtedy na duchach. I Sword Stance, mocno wzmacnia nam atak. Z kolei Aggron umie Protect, Counter oraz Dig. Counter jest to ruch, który odbija w swojej ataki fizyczne, podobnie jak Mirror Code, tylko że właśnie ataki fizyczne. Więc skorzystajmy z tej płytki, pokażę wam, jak ją przejść. Na początku też się trochę głowiłem, o co tu kurczę chodzi, ale później już załapałem. Dobra, walczymy z Jorgiem! Jork chce ze mnie walczyć! Dobra, w każdym razie tak, niestety tej animacji nie da się pominąć, bo tak kurczę bym skrócił znacznie film, a tak... kilkanaście sekund leci na tę animację. O, Jork, to trailerka! A myślałem, że to facet. Dobra. Krzykiem sąsiada o imieniu Jurk. A kurczę. I to był facet. To mnie zmyliło. Dobra, w każdym razie. Trenerka wysłał walki Aggrona. Jest to ostatnia forma właśnie Aggrona i bardzo chciałbym go mieć w swoim teamie. Jest to Pokémon stalowo-kamienny właśnie. I teraz pokażę wam, jak rozegrać tą płytę. Musimy wygrać w trzech turach. Aggron, na początku użyję Protect, dlatego ja użyję Zordance. Jakiś ja jestem przewidujący. Zarazem z fajną animacją tutaj. Miecze. Fajnie to wygląda. I tym samym sposobem mocno wzmocni sobie atak. A to nie jest jeszcze koniec. Musimy użyć Zordance jeszcze raz. Patrzcie, teraz nasz Pokémon uderza jako pierwszy. To dlatego, że przeciwnik teraz używa Counter. Counter i Mirror Call zawsze są używane później, mimo że Pokémon jest szybszy od naszego. No i teraz trzeba użyć Earthquake, bo przeciwnik się zakopie. A zakopanego Pokémona możemy uderzać Earthquake'iem, czy na przykład innym atakiem wstrząsającym, na przykład Magmonitu. I wtedy ten atak ma zdwojoną siłę i mimo, że mamy jeszcze wzmocniony atak, to wykańcza właśnie, znaczy mimo niższego poziomu, mamy wzmocniony atak, gdzieś tam pod ziemią, agro, my pokonaliśmy tutaj Aggrona, czyli Pokémona 30 leveli mocniejszego od naszego Pokémona. Tak to się wygrywa. Ale kolejna walka będzie jeszcze ciekawsza. To będzie płyta numer 20. Teraz nie wiem dokładnie, ile z tych płyt, chyba 30, ale też pewności nie mam. Za przejście siódmej płyty dostajemy Great Balla. Proszę, fajnie. I tu mieliśmy drugi poziom trudności. No i Mauva jest gotowy w Purify Chamber, ale co mnie to obchodzi, ja chcę tutaj przejść jeszcze jedną płytkę. No i serka, muszę przerwać nagranie, bo coś tu się dzieje. No dobra, już jestem. Była do mnie poczta, więc musiałem na chwilę przerwać nagranie. Dobra, więc w kolejnym tutaj Battle Simie będziemy mieli do... Znaczy no teraz, przejdziemy kolejną Battle Sim i jako jest płyta 20. Tak, musimy użyć w niej Handuma. Czas na szybką wymianę. I musimy tutaj użyć, no, pomyśleć. Użyć głowy przede wszystkim. Więc walczymy takim teamem z Salamence, Duskorps i Handower, Handum, co ja mówię, kontra Wobbuffet, Vanity i Wideout. Z czego? Nasz Salamence jest najbardziej dziwnym Salamence, jakiego widziałem, bo zna Scary Face, Protect, Focus Energy i Rest. Na co mu Focus Energy, jak nie ma żadnego ataku atakującego? Ale dobra.
Później mamy Task Copsa, Shadow Punch, Icebeam, Willow Wisp i Imprison oraz Handaura's Crunch, Flame Flower, Sunny Day oraz Solar Beam. A dalej będziemy walczyć z Wubbuffetem, który ma Comfort, Mirror Gold i Safeguard, z Manity, który zna tylko Knakaw i z Wainwrightem, który ma Comfort oraz Mirror Gold. Jak przejść tą walkę? Zaraz wam pokażę. Także użyjmy płyty 20. Ona ma 3 gwiazdki trudności, a jest bardzo prosta mimo wszystko. Wystarczy trochę pomyśleć, pokombinować i damy radę. I musimy ją wygrać w 4 tury. Taka drobna uwaga ode mnie. Jak to zrobić mając jednego atakującego Pokemona? No zaraz zobaczycie. Dobra, w każdym razie walczymy tutaj ze staruszką, która wyszła do walki Wubbuffeta i Banitigo. Manity jest wyższą formą Chapeta, a z kolei Wubbuffet jest to wyższa forma Wynanta, którego też zobaczymy. Pokemon psychiczny. Dobra, w każdym razie tak. Summoners Dustops, lećcie! Summoners jest w sumie nowym Pokemonem, jest to Pokemon Smoklot. Bardzo fajny Pokemon, silny przede wszystkim, a te jego możliwości są niewykorzystane kompletnie. I Dusclops, wyższa forma Duska. Dobra, więc pokażę wam, jak tutaj to rozegrać. Nie używamy pod żadnym względem Protecta. Tak, możemy użyć sobie Scary Face na przykład na Bunny Team. Albo na Upfecie. Bez różnicy co zrobimy, byle nie Protect. No i teraz z Duskalem musimy ubić naszego Salamensa. Tak jest, musimy czym prędzej go zmienić. A umiejętność Shadow Attack, jaką ma, no pokażę wam na przykład, właśnie Wubbuffet, uniemożliwia nam wymianę. Dlatego musimy go ubić. Musimy pokonać swojego własnego Pokemona. Czyli tak, Scary Face'em, no to zawsze coś obniżymy przeciwnikowi, na przykład Wubbuffetowi speeda. Dusclops jest niebywale wolny, więc dlatego nie wykorzystamy Salamensa od razu, najpierw musimy przeboleć ruchy przeciwników. Tak, i Ice Beam. Naszego Pokemona. Kurczę, on jest sterowany w tamtą stronę, a wraca tutaj, nie? To jest dziwne właśnie. Ale dobra, zrobiliśmy szybką zmianę Pokemona, teraz wyślemy do walki Handauera. Tak się zmienia właśnie tutaj Pokemony, jeżeli mamy do czynienia z Shadow Tagiem. Dobra, Handum! No i teraz możemy już śmiało atakować. Przeciwnik nie będzie używał Comfort, będzie używał tylko Mirror Cloud. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Więc crunchem na początek zgłosimy na dzień dobry Banitigo. Dobra, przeciwnik tu wysyła Wynanta. Przynajmniej mam nadzieję, że nie użyje kontry. Przynajmniej jak ja to przechodziłem, nigdy nie użył kontry. Jak widzicie, nasz atak całkiem przyzwoicie zadziałał. Tak, używam Mirror Cloud. Więc teraz, jeżeli użyję na nim Crunch i Shadow Punch, to wszystko będzie dobrze. Crunch jest taki mocniejszy jakby Bite, a z kolei Shadow Punch to taki ruch, uderzenie w pięściu typu duch. O, cios krytyczny, proszę bardzo, jak miło. Czyli Wubbuffet ginie. No to Shadow Punch w Wynout. Wynout, bo to jest on. No i teraz nie zależy, czy użyję Counter, czy nie. I tak ja to wygram. Bo w czwartej turze wystarczy, że raz go uderzę. Lepiej używać ataków super efektywnych. Dobra. Więc pokonaliśmy Wynouta i tym samym skończyliśmy 20. płytę. Jak to fajnie idzie. Pokonaliśmy trenerkę. No i ciekawe, co dostaniemy za ukończenie płyty numer 3. Tak jest. Co pierwsze, to kupimy dodatkowe płyty, bo widzę, że tutaj całkiem sprawnie nam to poszło. Tak, gratulujemy, ukończyliśmy płytę w wspaniały sposób. No i za tej ukończenie tej płyty dostajemy Awakening. Czyli przedmiot budzący Pokémon. On jest tam kompletnie niepotrzebny. Dobrze, że mamy opcję koło. Dobra, więc kupmy może jakieś płyty. A zaszeleję i kupię wszystkie. No cóż, troszeczkę nas to będzie kosztowało, ale mamy kolejne 3 płyty numer 2, 3 i 4. One są dosyć proste, więc przejdziemy je bez większych problemów. Przynajmniej tak myślę. Dobra, więc tak, wybieram sobie Battle City i zajmiemy się teraz dwójką. Zobaczmy, o co tu chodzi. A, Warthold kontra Drowsy. Co ciekawe, nasz Warthold zna tylko Comfort i Mirror Cloud, czyli ataki odbijające. I Persimberry w razie, gdyby zostaliśmy oszołomieni. A z kolei Drowsy zna Strength i Confusion. Jest to Pokémon typu psychicznego, Pokémon level 50. Dobra, więc pokażę wam, jak przejść tą płytę. Więc ładujemy płytę numer 2 i lecimy. No widać, że mają ochrony bardzo dzisiaj te płytki, ale później powinno być ich więcej.
Dobra. W każdym razie. Pojawia się nasza postać, pojawia się nasz przeciwnik. Hapel. Mniejsza z tym. No i teraz zacznie się walka. Tak jest. Dobra. Drodzy, fajnie to wygląda w 3D. Śmiesznie. Dobra. I Warthorn. Także teraz musimy przewidzieć, czy Drowzy użyje ataku fizycznego, czy specjalnego. Niby Drowzy jest Pokémonem przewidywania, ale my musimy to użyć. Ja stawiam, że chyba użyje fizycznego. I dobrze postawiłem, używa strzelów. Tutaj nie mamy nielimitowaną ilość tur do wykorzystania, więc teraz po prostu musimy odbijać jego ataki. Dam wam taką wskazówkę, że ten Drowzy używa na przemian ataku strength, confusion, strength, confusion, więc teraz mogę użyć śmiało Mirror Coata. Więc tak się ma sytuacja. Przy Mirror Coat, przecież przy tym, przy atakach specjalnych Drowzy ma naprawdę epicką animację. Nie wiem, to jest... Pierwszy raz właśnie widziałem tą animację właśnie w Pokémon Stadium 1. Kurczę, tam po raz... Znaczy to właśnie... Te animacje, no po prostu modele Pokémonów, o, są żywcem ściągnięte z Pokémon Stadium 1-2. Przynajmniej tych do dwóch pierwszej generacji, a z trzeciej generacji, no to już po prostu dorobili nowe. To co im się nie chciało. Te modele są właśnie, jak widzicie, no takie średnio dokładne. No i w 3 tury pokonaliśmy Drowzygo, odbijając jego własne ataki. Fajnie! Czyli całkiem szybko zakończyliśmy płytkę numer 2. Ale teraz tylko nie pamiętam, co było na płytkach pozostałych. A ja przechodziłem niedawno. Czyli tak pamiętam. Znaczy wszystkie płyty się nigdy nie przeszedłem, tak naprawdę się przyznam. Przeszedłem tylko część z nich. Więc nie ze wszystkimi jeszcze jestem na świeżo. Ale z tymi początkowymi pamiętam, że... jakoś sobie radziłem. No i dostaliśmy kolejnego Super Potiona. No dobra, więc przejdźmy płytkę trzecią. Zobaczmy, co tam mamy. Aha, Quagsire, Ludicolo. Ta walka też jest super. Quagsire zna Strength, Dig, Slam i Curse. Z czego może Curse'a nie znamy, to jest atak, który jest typu nijakiego. On może wzmacnia atak obronę, obniża szybkość w przypadku Pokémonów, które nie są duchami, a w przypadku duchów zabiera połowę HP i rzuca klątwę na przeciwnika. Kiedy tutaj mamy Aprow, Water Spot i Dive. Dive jest fajny atak, jest dwuturowy, Pokémon się zanurza, a później się wydłuża. Tutaj nasi przeciwnicy znają Solar Beam, który już widzieliśmy, albo nie widzieliśmy, roślinny atak bardzo silny. Pierwszy turze Pokémon zbiera promień słoneczny, a później wali słonecznym promieniem, bardzo silny atak. W przypadku, gdy mocno słońce świeci, czy użyjemy Sunny Day, to wtedy ten atak uderza od razu. No i Sky Attack, to jest naprawdę bardzo silny atak. Sky Attack... W pierwszej turze Pokémon jakby zaczyna świecić, a później uderza. Bardzo silny atak latający, w sumie najsilniejszy atak latający, chyba nie licząc Aeroblasta, który zna tylko Lugia. No dobra. I tutaj jest bardzo ważne, żeby popatrzeć na statystyki Pokémonów, bo na przykład na Quagsire widzimy, że masz Speeda 40, Vileplume ma 55, Ludicolo 83, a Skarmory 75. Pokażę wam, o co chodzi z tym speedem zaraz. To jest bardzo istotne. Tak jest. Troszeczkę kombinowałem nad tą walką, przyznam szczerze. Przynajmniej za pierwszym razem nie udało mi się jej przejść, ale za drugim razem już wyczaiłem, o co chodzi, i po prostu pojechałem. Tu wszystko aż miło. Także tego, lecimy. Ładuje nam się bodajże Oasis albo Cave. Tak, Oasis spot. Dobrze to znamy. Spotkaliśmy tam nieraz jednego dzikiego Pokemona. No i przeciwnik wysyła do walki Kupol, ale imię. Vileplume'a. Jest to wyższa forma Gluma z kolei, którego nie wiem, czy widzieliśmy. Jedna z jego alternatywnych ewolucji. Może ewoluować właśnie w Vileplume'a lub w Bellosoma. I teraz ważne jest, żeby użyć w pierwszej turze Dig. Gdyż ten Pokémon się zbierał promienie słoneczne, a my się zakopiemy. I patrzcie, teraz użyje Solar Beam, aż potem jest pod ziemią, więc na niego nie zadziała, a my możemy uderzyć Digiem. No jeszcze dodatkowo cios krytyczny. Super. Więc teraz można to zrobić jeszcze inaczej. Myślę, że strzęf już wystarczy na jego, więc ten Pokémon będzie zbierał promień słoneczny. Dlaczego nie użyję Slam? Dlatego, że Slam ma ograniczoną celność, a strzęf zawsze trafia. Dobra, więc pokonaliśmy ten Gluma w dwóch turach. Znaczy w trzech. Trzech tura? A nie, bo to była tura trzecia, okej. Okay. Nie, teraz zaczyna się czwarta. No to w trzech turach pokonaliśmy, fajnie. Teraz ważny element, żeby zmienić Pokémona na Ludicolo. Dlaczego? Dlatego, że teraz Skarmory zacznie używać... będzie się przygotowywać do Sky Attacka. A Ludicolo, jako że jest szybszy, może użyć Dive i ukryć się po prostu pod wodą. Pierwszy, że będą chować się pod wodą, mimo że jej tutaj zbytnio nie ma. Ale okej. Okay. A później z tej
spod tej wody się wynurza i atakuje. To zabierze chyba koło połowy, tak jest. No i teraz Karmo po raz kolejny szykuje się na Sky Attack, a my po raz kolejny musimy użyć Dive. Siódma tura. No i w siódmej turze już zakończymy to. Nie, w ósmej. Więc tak, używamy Dive, uniknęliśmy Sky Attacka i tym samym sposobem pokonaliśmy, a właśnie przeszliśmy kolejną płytkę. Więc pokonaliśmy Kupola. Zawał dostał. Dobra. Więc tak oto działamy na wirtualnych trenerach. Pokonujemy ich aż miło. Więc została nam jeszcze jedna płytka, czwarta. W sumie szósta dzisiejszego odcinka. Patrzcie, sześć płyt w jeden film. To jest coś. I za nagrodę dostajemy co? Po raz kolejny Great Balla. Super po prostu. No dobra. Więc zerknijmy jeszcze na naszą ostatnią, czwartą płytkę, która ma... Plusly i Minum. Best Friend and Play Game. O kurczę, chyba tego nie pamiętam. Dobra, mamy do czynienia z Miltankiem i ty. A tak, my tu mamy Thunderbolt Thunder i Rain Dance... Helping Hand Thunderbolt. Tu mają Earthquake Zord, Zens Earthquake. O kuźwa. To może być kłopotliwe. Musimy tylko wygrać walkę, niezależnie od tur. Zaraz, co trzyma ten magnet? Kurczę. No nie wiem, czy dwa Earthquake'i ja bym przeżył także. A nie, w pierwszej ten użyj Earthquake'a, powinienem przeżyć. W drugiej... Mam pomysł chyba, jak to zorganizować. Dobra. Teraz będzie czysty spontan, nie wiem jak to przejść, ale już chyba mam pomysł, pomyślałem chwilę. Jak się nie uda nam przejść jakieś płytki, to możemy ją przejść po raz kolejny. To ma tylko jedną gwiazdkę. Przecież to jest kombinowanie od groma. Kurczę, nie popatrzyłem, który Pokémon jest szybszy. Nie no dobrze. A w sumie to jest bez znaczenia. Na początku. Dobra, zobaczymy. Spróbujemy to zorganizować, nie wiem jak to kurczę mi pójdzie. Na tą płytkę nie byłem przygotowany. Dobra, w każdym razie. Tenerka wysyła do walki. Miltanka. I Czupiusa. Teraz zobaczycie, jak Hawking skombinuje na żywca. Dobra. Czyli tak. Właśnie Thunderbolt jest to silny atak elektryczny. Mieliśmy kogo okazję zobaczyć i Thunder. Thunder jest kolejnym bardzo silnym atakiem elektrycznym. Teraz tylko którego Pokemona powinienem nim uderzyć. To może być bez większej różnicy w sumie. Dobra, może przywalimy Tropiusa czy Miltanka? Kurczę, teraz nie wiem. Dobra, spróbujemy Thunderboltem w Miltank, albo najpierw nie. Zerknę tylko, czy moje Pokémon mają tą samą statystykę szybkości, czy mają jest szybszy. Speed 100, 110, kurde, Plasle jest szybszy, a Plasle nie zna tego, kurczę, nie dobrze. Więc mogę tylko liczyć na uczenie się, że Thunder trafi, albo użyć Thunderbolta dla pewności. No, spróbujemy tak. Teraz zrobimy Rain Dance. Dobrze, tak jak myślałem. To wiem, jak już to przejść. A ten użył Earthquake. Nie, nie dobrze zrobiłem. Thundera musiałem użyć. Albo dwa razy Thunderbolta. No niestety, nie daliśmy rady za pierwszym razem. Ale jak przegramy, to możemy spróbować jeszcze raz. A po prostu zwykłym Thunderboltem mógłbym to też działać. Thanks for playing. Próbujemy jeszcze raz. Tu jest niby jedna gwiazdka, ale nie możemy dopuścić, żeby żaden z Pokémonów użył Thunderbolta. Można zaryzykować, spróbować Thundera, ale kurczę, nie wiem, czy wystarczy. Jeszcze jakby było pudło, to już w ogóle lipa. Albo Thunderbolt i Helping Hand. A później na dwa Thunderbolty skosić Tropisa. Tak też można. Chociaż moim zdaniem lepiej było użyć chyba Thundera.
No dobra, zobaczmy, który Pokémon jest w ogóle silniejszy. Od tego by trzeba było zacząć. Ten będzie silniejszy, bo ma też magnet. Okej, to nieźle przywali. Dobra, zaryzykujemy, spróbujemy najpierw eksperyment z Thunderem. A tu użyjemy Thunderbolt na tropie się, zobaczymy, jaki to będzie miał efekt. No to już Thunder nie trafia. No to super, nie możemy użyć Thundera. Okej, czyli pozostaje nam tylko jedna możliwość. Thunderbolt i Helping Hand. Zobacz, pokażę wam, co robi Helping Hand konkretniej. Czyli tak, moje plus i minus padają, niedobrze. W sumie jakie tam one moje, nie moje. Wynajęte. Albo sztuczne. Dobra. Battle Sim. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka, chyba już wiem, jak to zrobić. Tak, znaczy nie. Możemy też właśnie wyjąć opcję GT2 i wtedy dostajemy jakąś podpowiedź. Ale ja już chyba wiem, jak to rozwiązać. No cóż, czasami metodą prób i błędów, czasami wystarczy pomyśleć. Ja po prostu chciałem zobaczyć, ile Thunderbolt zabierze na początek Miltankowi, a dopiero później zająć się tym na poważnie. Czyli musimy użyć Helping Hand i Thunderbolt. Tak wymaga od nas tego gra. Później 2 razy Thunderbolt. Albo Helping Hand i Thunder. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, jaka jest druga część tego przedstawienia całego. Ale zobaczymy. Nie, chyba 2 Thunderbolty będą lepsze. Dobra, w każdym razie musimy teraz zrobić tak. Thunderbolt i Miltanka. I Helping Hand. Helping Hand jest to taki ruch, który na turę jakby wzmacnia naszego Pokémona. Właśnie, jeszcze mamy umiejętność plus i minus właśnie w przypadku plusa i minona. Więc to nam wzmocni dodatkowy atak elektryczny. Więc jeden Thunderbolt kosi Miltanka. A Tropius używa Zolcia. No nie wiem, czy właśnie już użyję tego Zorcensa raz czy dwa, a to w sumie jest dla mnie bez znaczenia, bo użyję teraz Thunderbolt i Thunderbolt. Zobaczmy, jak na tym wyjdę. Minun jest słabszy. Zginij, przepadnij. Dobrze! No i tak wystarczy ją pokonać. Ja tu kombinuję jakieś Thundery, Raindance'y, a to tylko Helping Hand i 2 razy Thunder i po sprawie. Czyli tak to się przechodzi. Tak jak mówiłem, do 3 razy sztuka. No i cóż, to był kolejny film, długi mi wychodzi. No chyba bardzo. No cóż, więc to było wszystko w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon XD Gale of Darkness. Przeszliśmy kolejną, już ostatnio tego odcinka płytę, no i za jej zdobycie coś dostałłem, nie popatrzyłem co, ale chyba Antidote tak przeleciał mi między oczami. No i mamy kolejnego Pokana, Poké Spocie. Kurczę, w tej chwili akurat teraz musiał wpaść. No nie wiem. No nie będę chyba filmu dzielił na 2 części, bo po co? Dobra, czym prędzej się pospieszajmy i Pokéspota odwiedzajmy. Tylko teraz jeszcze się zorientować, którego. PDA. Spot Monitor. O, Oasis. Ciekawe, co na Oazie. Ciekawego. Albo wiecie co? Zrobię to w kolejnym filmie z serii Pokémon XD Gale of Darkness. Ja tu tylko doszedłem do wyjścia. W następnym filmie, kurczę, mam nadzieję, że nie zapomnę, od razu ruszamy na Pokéspota. Może Spot Monitor mi o tym przypomni. W każdym razie to wszystko w dzisiejszym filmie z serii. Ja z wami się żegnam, to do usłyszenia w kolejnym filmie. To cześć.